CD Projekt Red zaprasza graczy do przedwczesnego zagrania w Wiedźmina 4 i nowego Cyberpunka. Startuje Red Playtesting Program. Na premierę każdy wie, jak wyglądał Cyberpunk, jeden wielki bug. Myślę, że spokojnie tak możemy podsumować premierę Cyberpunka. Gra była tak zbugowana, że została wycofana z PlayStation Store. Tak samo zresztą premiera aktualizacji Next Gen do Wiedźmina. Gra, nawet na najlepszych komputerach, ledwo co dawała radę. Studio nie chce, żeby taka sytuacja się kiedykolwiek powtórzyła, a żeby zapobiec takiej sytuacji, zapraszałem testerów. Wiedząc, jak ogromna rzesza fanów będzie chciała zagrać w najnowszego Wiedźmina czy Cyberpunka przed premierą, wpadli na pomysł nieodpłatnego programu, w którym gracze będą mogli testować tytuły przed premierą gry. Program Red Play Testing skierowany jest do wszystkich fanów i fanek gier, chcących uczestniczyć od kuchni w procesie tworzenia produkcji studia CD Projekt Red, w roli testerów i testerek. W trakcie playtestów zespół badawczy będzie zbierać cenne uwagi uczestników i uczestniczek, które następnie posłużą do ulepszania wybranych elementów tworzonych przez studio oraz przystosowania ich do wymagań i oczekiwań graczy na całym świecie. Od teraz każdy, kto ma ukończone 16 lat i zna angielski, będzie mógł się zapisać. Wystarczy, że zalogujemy się na stronie podanej w opisie i wypełnimy formularz zgłoszeniowy. Jeżeli zostaniemy wybrani, zadzwonią do nas lub skontaktują się drogą mailową. Testy odbywać się będą w siedzibie CD Projekt Red w Warszawie, Bostonie i Vancouver. A w przyszłości będziemy mogli się spodziewać testów, które każdy z zaufanych osób będzie mógł odbyć sobie w domu. Oczywiście rzeczy, które zostaną tam pokazane testerom, będą ściśle podlegać ochronie. Nie będą mogli zrobić żadnych zdjęć czy filmów, a nawet opowiadać o tym, co tam zobaczyli. A przed wejściem będą musieli podpisać umowę o zachowaniu poufności. Ale umówmy się. Leaky będą, część będzie nieprawdziwa, a część prawdziwa. Ale dzięki temu ruchowi nie tylko CD Projekt Red zaoszczędzi na zatrudnianiu testerów, ale również w sieci zrobi się gęsto od teorii na temat nowych Wiedźminów i wszystkich innych nowych gier studia. Co do nowego Wiedźmina, ostatnio w sieci zrobiło się gorąco, bo podobno polska aktorka filmów dla dorosłych ma zawitać w Wiedźminie. Podoba mi się ten tytuł wpisu na Reddicie. Polska aktorka robi motion caption dla CD Projekt Red. Bardziej realistyczne sceny z... Jak to napisał jeden z użytkowników Twittera, bo Wiedźmini tak naprawdę noszą 3 miecze. Sama uczestnicząca, zapytana, czy to prawda, odpowiedziała, że podpisała NDA i nie może ani zaprzeczyć, ani potwierdzić. Jednak CD Projekt Red zaprzecza plotkom. CD Projekt Red nie współpracuje z Bunny Marty, a miejsce ze zdjęcia nie jest naszym studiem mock-up. Ale prawda jest taka, że nie byłaby to pierwsza sytuacja, w której studio zatrudnia gwiazdę p***no. Wraz z dodatkiem do Cyberpunka, Sasha Gray wcieli się w postać imieniem Ash. What's up, Pacifica? Got to thinking. Hey, so what if I gave my Dogtown dwellers something juicy? Czyli wprowadzącą nową stację radiową Growl FM. Sam dodatek Widmo Wolności ma być największym dodatkiem, jakie studio wydało. I chociaż taka plotka chodzi od wielu dni, studio sprostowało ją i poprawiło. Phantom Liberty będzie największym dodatkiem, ale pod względem budżetowym, a nie samej treści i zawartości. Chociaż tej możemy i tak się spodziewać zapewne sporo. W dodatku Johnny Silverhand wraz z V poznają agencika Salomona Reda, granego przez aktora Idris Alba, nie wiem, czy to się tak odmienia, który będzie pomagać nam w historii szpiegowskiej. Samo DLC ma być podobno jedynym DLC, jaki otrzymamy. Zgodnie z przeciekami czeka nas 7 obszernych questów, nowa broń, mnóstwo nowych postaci, nowe lokalizacje oraz nowe ubiory. Samo DLC ma być utrzymane w konwencji tillera szpiegowskiego z całkiem niezłą fabułą. W dodatku wejdziemy w kooperację z rządem Nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki. W trakcie fabuły będziemy oczywiście podejmować moralne decyzje, które będą miały na nią wpływ. HBO wydało drugi odcinek The Last of Us. Jest w mojej ocenie jeszcze lepszy niż pierwszy. Ocena na IMDb drugiego epizodu to 9,4, co dokładnie jest takim samym wynikiem jak pierwszego odcinka, co ostatecznie daje nam drugie miejsce na podium zaraz pod Breaking Bad, pod względem najlepiej ocenianych seriali. Podobno w drugim odcinku zwiedziliśmy kilka znanych lokalizacji z gry, podobno też dobrze odwzorowanych. Nie wiem, czy z gry, czy nie, bo grałem naprawdę dawno temu, ale przyznać trzeba, że lokalizacje wyglądały naprawdę nieziemsko. Po raz kolejny też wróciliśmy do początków pandemii, gdzie dowiedzieliśmy się troszeczkę więcej szczegółów na temat tego, gdzie to się wszystko zaczęło. Mieliśmy trochę grozy, pięknych widoków i humoru.
niezwykłym chwalić seriali, raczej jestem nastawiony krytycznie, a szczególnie do horrorów. Ale The Last of Us to jest dzieło, które wykracza poza jakąkolwiek skalę. Dla mnie oczywiście. Na koniec segment darmowych gier. Na Steamie do odebrania mamy grę Dungeon of the Endless. Osadzoną w realiach science fiction, grę roguelike'ową, RPG z elementami strategii Tower Defense. Strasznie ciężkie zdanie. Akcja gry osadzona jest w uniwersum znanym z poprzednich produkcji studia i stanowi pomiędzy nimi swoisty łącznik fabularny. Gracze wcielają się w rolę wyrzutków, którzy na pokładzie więziennego statku Sukces zostali wysłani na jedną z nieskolonizowanych planet systemu Auriga, by niewolniczą pracą odkupić swe winy i zasłużyć na powrót do społeczeństwa. Wystarczy, że zalogujemy się lub zarejestrujemy na stronie podanej w opisie i połączymy konto ze Steamem. Do 26 stycznia do godziny 17 będziemy mogli odebrać na Epiku za darmo również grę Epistory Typing Chronicles. Epistory to klimatyczne podejście przygodówki i gry akcji, w której stawisz czoła całej inwazji insektów jako dziewczyna przemierzająca świat origami na grzbiecie wielkiego rudego lisa. Brzmi dość abstrakcyjnie. A od 26 stycznia na Epiku będziemy mogli odebrać grę Adios. Pierwszoosobową grę o podejmowaniu trudnych decyzji, w której zagramy hodowcą świń z Kansas, którego mafia wykorzystuje do pozbywania się ciał. Jeżeli lubisz moje odcinki, możesz zostawić suba czy wesprzeć mój kanał, a my widzimy się w następnym. Cześć!